Tego jeszcze u nas nie grali, żeby bocian nam chodził po sadku, no tego jeszcze nie grali. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i kolejna część dni przed nami. Ja akurat jadę na działkę, także za chwilkę widzimy się na polu. Nie wiem, czy się witałam, ale jeżeli się przywitałam, to przywitam się z Wami jeszcze raz. Jestem już na polu. Tatuś kosi pszenicę. Kolejne odmiany, kolejne przede wszystkim nowe odmiany są dzisiaj pod kosą. Aktualnie odmiana Wistula. Dana odmiana pochodzi z gospodarstwa nasiennego Tomasz Kozar. Także pana Tomasza serdecznie pozdrawiamy. Panie Tomaszu, kosimy pana pszenicę. Także zobaczymy, ile nam ona sypnie. Jestem bardzo ciekawa. W sumie również ma bardzo ciekawą nazwę, bo wiecie, Wistula. Wistula kombajn i teraz idzie pod kombajn. Także zobaczymy. Troszkę już mam sypnięte dwa zbiorniki na przyczepie. Tatuś wciąż kosi. Daną odmianę mamy też na innej działce, także tamta chyba jest, no jest chyba już również skoszona. Odmiana pochodzi z poznańskiej hodowli roślin i jest ona z grupy A. Ale szykuje, normalnie aż strasznie wyjść z kombajnu. Byłam na rozmowach u taty, bo jak wiadomo, trzeba sprawdzać, monitorować operatora, aby dobrze pracował. Pszenica załadowana fest. Kolejny zestaw podstawiony, Weronika nam ładnie zaparkowała, opróżniła przyczepę, także za chwilkę podstawimy Fenda z Wieltonką na kolejną działkę do tatusia. Oczywiście on nie próżnuje, kosi kolejną działkę, o, kotka w szklarni się opala. Ciągniki teraz są tak nagrzane kolosalnie, że naprawdę wchodzi się jak do piekarnika. Jest niemiłosiernie gorąco. Czy sobie dobrze, że klimatyzacja jest. Okej, dojechałam. Jestem już na polu. Tatuś kończy kosić. Jest to działka, która już była w sumie zaczęta, więc nie jest to jakąś nowością, że tylko tyle zostało, ponieważ zaczynaliśmy tą działkę kosić już wczoraj albo przedwczoraj. Jako tyle tych działek jest, jakby nie było. Więc można się pomylić, także tutaj zostało niewiele i odmiana, jaka tu jest wysiana, to Wistula. Wistula, czyli odmiana, o której już wspominałam, a na poprzedniej działce był właśnie dodatkowo aspekt z firmy Satin Onion. Jest to oczywiście odmiana, albo nie oczywiście, odmiana z grupy A. Koguciki się świecą, a to nic innego jak pełny zbiornik. Mamy to. Sypiemy w locie, bo jakby nie było czas, to pieniądz, w tym przypadku dosłownie. I ostatni przejazd tutaj. Tak naprawdę ja nie próżnowałam, jak mnie nie było, pomimo tego, że zmieniłam ciągnik i zestaw, odstawiłam wersję do cofania, to dodatkowo zrobiłam kanapeczki. Także jeszcze trzeba będzie je dostarczyć tatusiowi do kabiny. Ale to już jak zmienimy działkę. A kogo by tu mamy? Proszę się przywitać. Witam bardzo serdecznie. Tutaj tak już jeździ, tutaj ja przyjechałam, tutaj twoi fet. I jadę do domu na rok. I tak w skrócie wyglądają nasze żniwa. Mijamy się zdecydowanie cały czas. Także wymiana, rotacja ciągnikami. Jedna działka położona tutaj właśnie tą, którą Wam pokazywałam. Tutaj naprzeciwko była kolejna, również wykoszona. Tatuś już otwiera rurę. Ostatni zbiorniczek się zmieści na tandem i Vera nam znika z zestawem do domu. Co chciała jeszcze Pani dodać? Towaru mi do domu nie przyniosło, chciałam sama przyjechać. No ale jakbyś... Ale jakbyś nie przyjechała, to by się w ogóle na odcinku nie było. Ty buty już pogubiłaś, taka zrobiona jestem. Śmiej się, śmiej. O, widać, o proszę bardzo, ubrana pani o... klapeczkach. Klapeczkach, no. I
I co pani jeszcze powie? Boże, śniewa, to nie oznacza, że ja mam chodzić brudne jak świnia. No tak, i tak jeszcze różowy to jak w prosie. Chociaż wiesz, ile to sobie? 10 minut. Tak? A ty strzelałeś? Nie, ja wiem, bo ja ten, bo ja mam taką aplikację w domu, czyli taki telewizorek, i ja tam wszystko mi się wyświetla. Niech wam tyle nie dokłamie, co Weronika. Ale oko zatarła. Dobra, pidziuby przybiodła? Tak. I tatusiowi to na więc musisz pisać. No tato teraz tylko siedzi i je, a powie, że to będzie się tak ciężko mają. Nie może być. To co tam Weronika jeszcze w domu słychać? Ty tak mówisz, jakbym ja nic nie robiła. Ja muszę cały czas wszystko kiprować i tak dalej. Podgartać, już dwa razy podgartałam w garażu New Hollandem, więc wiesz. Dużo towaru już jest? No, sporo. Ja do tata także mówię, że pytanie, ja nie wiem. Pytanie takie do pana Tuska. Czy mu przywieźć trochę pszenicy? Bo u nas się nie mieści. Czego się śmiejesz? No ja nie wiem, właśnie też miałam mieć pytanie do naszego taty. Gdzie on to wszystko zmieści? No ja Tuska. Nie. Jakiego Tuska? No do Tuska. Pytanie, gdzie my mamy pszenicę podzielić. A dlaczego do Tuska? To wszystko jego wina, że wyciąga pszenicę, zboże. Nie powiem skąd. Będą to jest bardzo... Będą się cierpieć. Bardzo kontrowersyjne tematy, także... Cięcie! Bo robimy zdjęcie. Rób tam. Bo dobra. Tam są ładniejsze witamki. Dobra. Patrzcie, patrzcie, kombajnista nam ucieka, ale w dobre miejsce ucieka. Także żegnamy na chwilę Weronikę, spotkamy się z nią na ogłoszenie wyników planowania kolejnych odmian pod koniec odcinka. Zgadza się? No, to proszę, zapraszam. Oddaję ciągnik. No, oddaję ci ciągnik. No bierz, bierz. Awerka przywiozła mi smerfiaka, tym razem z dwoma przyczepami. Także tak, tak to wygląda. Lecę za tatą, zobaczę, gdzie jego opony poprowadzą. Jak przed chwilą widzieliście, New Hollandem malutkim przyjechała nasza Wera. Przywiozła mi kanapeczki, piciu. Ale zobaczcie, piciu w jakiej butelce. To jest dosłownie hit. Nie wiem, kogo to była inwencja twórcza, czy mojej mamy, czy Weroniki. Miało być szybko picie, zimne. No i jest zimne. Schłodzone, schłodzone. Mamy kompocik z jabłuszek. No, ale że w takiej butelce to tego naprawdę się nie spodziewałam. Wyszłam z ciągnika, aby zaprezentować wam One. Także kolejna działeczka. Słychać, że jest sztywna słoma, dostygnięta pszenica. Także zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie nam na tej działce. Tego jest na tyle sporo w tym roku pod względem odmian, że naprawdę jakbyśmy sobie tego nie zapisywali, to można byłoby się bardzo łatwo pogubić. Słonko troszkę się schowało, aż da się oddychać, bo naprawdę moja twarz jest już taka spieczona. Nie dość, że temperatura, to jeszcze duszno w ciągniku, jak się go zgasi, więc tak naprawdę zdecydowanie lepiej jest na zewnątrz, mówię wam. I nie wspomniałam jeszcze o odmianie, jaką tutaj mamy. Mamy tutaj odmianę keramik, jest ona w kwalifikacie. I odmiana pochodzi z firmy Agri. Także jest to już odmiana u nas przetestowana. Także co roku mamy tutaj bardzo satysfakcjonujący jej plon. Więc jest to tak zwany pewniak. Nie nowość, ale dla nas pewniak, ponieważ co roku dobrze plonuje. A reszta odmian to tak naprawdę jest takie nasze doświadczenie polowe, z którego jesteśmy jak na chwilę zadowoleni, łącznie oczywiście z tatą. Jeżeli miałabym tak rzucić pamięcią wstecz, to na przestrzeni tych odmian, które ja pamiętam, to w naszym gospodarstwie sprawdzały się też Gentleman. W zeszłym roku miałyśmy tą odmianę, odmiana również Dubai. Kiedyś również mieliśmy na testach odmiany Syngenty. To była to odmiana Delavar, o właśnie. Także no, w skali właśnie kilku lat, tak do tyłu patrząc, sporo nowości zostało u nas już przetestowanych. Większość oczywiście się sprawdzała, ale jednak takie rekordowe właśnie plony, z których byliśmy najbardziej zadowoleni, właśnie padały z tych odmian.
zobaczymy, co pokażą nam w tym sezonie dane nowości. Nie jest źle, jest dobrze, a jeżeli jest jedynka z przodu, to jest dobrze. Ale czy może być lepiej? Może być lepiej, a jak będzie jeszcze cena do tego, to już będzie w ogóle super. Jak to było, żoneczko moja, cię będę na rękach nosił paczki, kto przyjechał na pole. I mamusia przyjechała za mężulkiem, tęskniła zapewno. Zapewno tak było. A tak serio to wysiadam, bo zaraz będzie opierdziel. Gdy mówimy o naszych plonach, możecie nam nie dowierzać, możecie się śmiać, z ilu to hektarów, te 10 czy 11, chociaż tutaj podejrzewam tam, że chyba będzie więcej. Nie wiem czemu zawsze, jeżeli ktoś mówi o dobrych rzeczach, to niektórzy ludzie się denerwują, ale zobaczcie, nie musicie tak naprawdę nam wierzyć, ale zobaczcie tutaj. Prędkość mamy ile? 2,5, 2,4. A tutaj co się dzieje? Zobaczcie, jaki ułan pszenicy. Piękna, stojąca. Jeszcze, żeby nie była gołosłowna. Tutaj mam prędkość. I zobaczcie, co jest w zbiorniku. Ładne, wykształcone zboże, także... Jeszcze tylko cena. Zjecham akurat do domu, także przejdziemy do podsumowania plonowania dwóch odmian, które dzisiaj kosiliśmy i w tym nowości, a mianowicie mowa tutaj o wistuli oraz aspekcie. I zaczniemy od wistuli, plonowała ona na poziomie 9 ton z hektara, a aspekt plonował 10 ton z hektara. Także to jest plonowanie dzisiejszych dwóch odmian. Oczywiście z plonów w tym roku nie ma co narzekać, jak widzicie, jesteśmy zadowolone. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. I co? Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale.